Rok 2021 był dość dobry, jeżeli chodzi o gry. Nie oznacza to, że nie było złych tytułów albo takich, w wypadku których efekt końcowy nie spełnił moich nadziei. Listę tych najlepszych, w które grałem, możecie już sobie obejrzeć na moim kanale, a teraz mała lista rozczarowań oraz dziadostwa, znanego również jako Popelina. Tak samo jak w przypadku najlepszych, będzie to moja subiektywna lista tytułów, które grałem w 2021 roku, niekoniecznie takich, które w tym roku pojawiły się na rynku. A, nie wiem ile ich będzie póki co. Ich miejsca na liście również nie mają znaczenia. Jedynie gra, o której będę mówił na sam koniec, będzie najgorszą w kategoriach rozczarowanie i popelina i część z Was pewnie już się domyśla, co to będzie za tytuł. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale BuzzGram i zaczynamy! Resident Evil Village. Technicznie bardzo dobra gra. Bardzo ładna. Dźwięki też ładne. I straszna. W całym jednym momencie. I tak, jak podejście do części siódmej zajęło mi jakieś pół roku, bo po ograniu dema / wprowadzenia The Beginning, zwyczajnie się bałem, tak w przypadku wioski tego elementu zabrakło. Już po tym, jak skończyłem obydwa dema udostępnione przedpremierowo, to wiedziałem, że strachy w tym tytule nie goszczą. Ale że grę dostałem w prezencie, to ograłem. A zaraz potem przeczytałem, że się ludzie skarżyli, że poprzednia część była zbyt straszna, więc oni teraz zrobili coś innego. I to coś innego nie do końca mi podpasowało. Bo pomimo tego, że przy Biohazard robiłem w gacie, to bawiłem się świetnie. A tu zabrakło mi elementu horroru w survival horrorze. Gra jako tako była bardzo fajna, ale nie jest to Resident. Myślę, że gdyby pojawiła się tylko pod tytułem Village i usunięto z niej jakiekolwiek nawiązania do serii zombiakowej, to odebrałbym ją zupełnie inaczej. Także tak, nie jest to popelina, jedynie rozczarowanie. Assassin's Creed Valhalla. Jest to pierwszy Assassin, którego nie ukończyłem. I mimo, że gra wygląda bardzo ładnie, to jednak brakuje mi w niej charakteru. Od momentu przejścia AC w otwarty świat i wprowadzenia kilku zmian gameplayowych, straciłem kompletnie zainteresowanie główną linią fabularną i bohaterami. Ja to nazywam syndromem GTA, czyli mnogość pomniejszych rzeczy do robienia przysłania główną fabułę. I mimo, że Origins było jeszcze czymś nowym i świeżym, tak już przy tej trzeciej odsłonie po prostu się poddałem. Zwłaszcza, że trzy misje poboczne z rzędu były o pierdzeniu, kupie i takich. Niestety nie uratowało tego tytułu też włożenie wyśmienitej gry kościanej, ani powrót do rozbudowywania siedziby. Nawet nie jest to rozczarowanie, bo wiedziałem, co to będzie za produkt. Zwyczajnie uważam, że nie jest to dobra gra, w której mniej liczy się historia, a bardziej jaki fajny hełm czy łuk udało nam się znaleźć. I szanuję twórców, że nadal rozwijają ten tytuł poprzez dodawanie jakichś festiwali, nowych misji, płatne DLC, czy też jakieś crossovery z poprzednią odsłoną, ale jak dla mnie, ta gra nadaje się tylko do robienia ładnych zdjęć, a to jednak za mało, żeby mnie przyciągnąć przed ekran na kolejne godziny. Choć i tak już wtopiłem w Valhalle jakieś 80. Greek, Memories of Azur. Kolejne rozczarowanie, którego też nie ukończyłem. Liczyłem na dość wartkiego platformera, a dostałem raczej powolne i mało angażujące przerobienie pomysłu ze starej, ale o wiele lepszej gry The Lost Vikings. Chodzimy sobie po fantastycznym świecie Greekiem i szukamy jego rodzeństwa. A jak już znajdziemy, to rozwiązujemy zagadki wymagające używania na przemian trzech postaci. Brzmi ciekawie, ale jak dla mnie wypadło dość ślamazarnie. Najgorszym aspektem była dla mnie walka w grupie, bo tak naprawdę postacie, którymi akurat nie kierujemy, zamiast pomagać, przeszkadzały. A utrata postaci wiąże się z powtarzaniem walki czy segmentu gry. Było tu kilka elementów, które początkowo miło mnie zaskoczyły, jak na przykład ograniczona ilość miejsca w ekwipunku, handel czy gotowanie, ale po pewnym czasie dołożyły one swoją cegiełkę do tego, że gry mnie po prostu zmęczyło. Bang, bang. Ojej, ojej, ojej. Biegnij.
Cave Digger. Do tej pory jedna z najgorszych gier, w jakie przyszło mi zagrać na PSVR. Kucie w skalę w poszukiwaniu zasobów, żeby później wymienić je na lepszy sprzęt i tak w kółko, bardzo szybko staje się monotonne, a do tego skopane sterowanie i masa błędów rozwalających rozgrywkę. Jest tu jeszcze kilka rzeczy, których nie odkryłem, ale przez te błędy i powtarzalność już mi się nawet nie chciało. Omijajcie szerokim łukiem. No przecież co to jest? No tak, stoję w tym. Halo. Uhu. No to gratuluję deweloperki. Open Country. Gra, która w zamierzeniu mogła być naprawdę fajnym tytułem łączącym elementy bushcraftingu z polowaniem, okazała się dla mnie niewypałem. Problemy z badaniem tropów zwierząt, ze sterowaniem kładem, niedopracowanie graficzne utrudniające grę, a do tego błędy, przez które jest problem z progresem fabuły. Na dokładkę bardzo amatorskie podłożenie głosów, które w sumie wyszło tej grze na dobre, bo przynajmniej jest zabawnie, oraz problemy z dźwiękiem. Trzecioosobowy widok i ciekawa tematyka nie uratowały tego mocno niedopracowanego tytułu. Grałem w to jakieś 5 miesięcy temu, ale uciekający bez śladu pies będzie mi się śnił po nocach. I fikoł, po tym jak potknąłem się o popsutą bramę. Ode mnie to jest wielkie nie dziękuję. Myślałem, może jakiś błąd, coś takiego. Przespałem się, gwizdzę w gwizdek, pies przybiegł, przebiegł, odbiegł i psa znowu nie ma. Mówię, no ja pierdzielę, no nie dam rady. I The Good Life. W przypadku The Good Life nie miałem w zasadzie oczekiwań do momentu, aż nie została dodana do Game Passa i nie zobaczyłem, że na pierwszy plan wysuwa się robienie zdjęć. Wtedy wiedziałem, że muszę sprawdzić ten tytuł. Liczyłem na jakieś przyjemne pstrykanie fotek, a dostałem miks tylu różnych gatunków, że aż nie wiadomo, za co się złapać najpierw. Robimy zdjęcia, owszem, ale ten element ginie pomiędzy gotowaniem, bieganiem po ogromnej mapie, robieniem fetch questów, dekorowaniem domu i miasteczka, zbieraniu wszędzie porozrzucanych przedmiotów i zmienianiem się w kota czy psa. The Good Life jest takim trochę niedogotowanym i mało przyprawionym gulaszem wśród gier. Nawrzucać co mamy w lodówce i liczyć, że jakoś to ze sobą zagra. Niestety nie zagrało. Nie polecam. I'm stuffed. I teraz mój popelinowy numer jeden, czyli Away, The Survival Series. Jedyna w tym zestawieniu gra, która wyprzedza wszystkie inne. Tak pod względem rozczarowania, jak i niedorobienia. Jedyna w tym zestawieniu gra, która zasłużyła na numer. I jest to numer jeden. Coś, co mogło być bardzo ciekawym i dość eksperymentalnym doświadczeniem, powiedzmy takim interaktywnym filmem przyrodniczym, okazało się być masą błędów, niedoróbek, powtarzalności i nudy oraz zmarnowanego potencjału. Nazwałem to nawet bardziej adekwatnie Stay Away i to powinno być dla Was przestrogą, żeby pod żadnym pozorem po ten tytuł nie sięgać. Nawet jak będzie na promce. Podsumowując, popeliną 2021 zostało Stay Away from Survival Series. I to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jakie gry w roku 2021 rozczarowały Was. Albo jaką grę uważacie za słabą i niewartą polecenia. Nie zapomnijcie również dać łapki w górę albo w dół, wyrażając swoją opinię na temat tego zestawienia. A ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.